Dawno, dawno temu, nie, niedawno, dziś, za górami, za lasami, na rozległej nizinie tętniło życie. Nie, nie, tętni tu i teraz życie w niewielkim miasteczku. W miasteczku tym znajduje się mały domek, który zamieszkują niezwykli lokatorzy. Niezwykli, bo oto wyśniona królewna Śnieżka, u boku wymarzonego księcia, otoczona siedmioma krasnoludkami. Każdego dnia pracują razem w pocie czoła, uśmiechając się ukradkiem od ucha do ucha. Śnieżka, Mędrek i Wesołek przygotowują obiady. Gburek i Apsik sprzątają wszystkie kąty. Gabcio i Nieśmiałek z pomocą księcia dbają o ogród. A Śpioszek, jak to Śpioszek, przesypia całe dnie. Wszyscy jak rodzina razem się uczą i razem się bawią. Brzmi jak baśń, ale w rzeczywistości to obraz rodziny zastępczej. Czy można pokochać dziecko, którego się nie urodziło? Choć odpowiedź szybko nasuwa się sama, niewielu jest chętnych, by podjąć się misji stworzenia rodziny zastępczej. Jednymi z tych nielicznych okazali się Klaudia i Piotrek, którzy 10 lat temu, mając dwóch synów, Franka i Kacpra, postanowili zostać rodzicami zastępczymi dla trzech zadziornych chłopaków. Dawida, Damiana i Daniela. Jak sami mówią, gdy tylko zobaczyli chłopaków w domu dziecka, od razu między nimi zaiskrzyło. Po 10 latach rodzina powiększyła się o kolejnych dwóch chłopców, Pawła i Dominika. Nawet nam nie przyszło na myśl, że kiedyś zamieszkamy razem i że razem wspólnie będziemy tworzyli rodzinę. Po prostu chcieliśmy zrobić praktyki, a już pod koniec kursu dla rodzin zastępczych jakby podjęliśmy decyzję, że my nie wchodzimy w to rodzicielstwo zastępcze, że na razie nie. Zastanawialiśmy się nad przyjęciem jednego dziecka i byliśmy na nie, a skończyliśmy z czwórką dzieci. Pytani, dlaczego postanowili zostać rodziną zastępczą, odpowiadają bez namysłu. Kiedyś, już bardzo dawno temu, chciałam przyjąć do swojej rodziny jedno dziecko. Chcieliśmy adoptować dziecko. Natomiast w momencie, kiedy poznaliśmy czwórkę rodzeństwa, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie nas nigdy stać na to, żeby przyjąć tak duże rodzeństwo. I myślę, że rodzina zastępcza jest fajnym rozwiązaniem właśnie w takich sytuacjach. Dostawaliśmy mnóstwo takich znaków, które nam jakby potwierdzały to, że powinniśmy to zrobić. Wszystkie dzieci bawią się w dom, ale nie wszystkie wiedzą, jak prawdziwy dom wygląda od środka. Gotowanie i sprzątanie, nauka i zabawa, kultura osobista i współpraca – nic nie przychodzi samo. Wszystkiego trzeba się nauczyć. A gdzie się tego nauczyć, jeśli nie w rodzinie właśnie? Mamy podział obowiązków. Raz w tygodniu siadamy, rozmawiamy o tym, co nam wychodzi, co nie, też jeśli chodzi o obowiązki. Natomiast raz w miesiącu wybieramy, losujemy, robimy losowanie i każde dziecko losuje. Na przykład Pawełek wylosował w tym tygodniu, powiedzmy, łazienkę na dole. No i on sprząta tę łazienkę na dole. W związku z tym, że jest malutki, to wiadomo, że nie poradzi sobie w 100%, więc starsi bracia z reguły proponują, że będą mu pomagać i tłumaczyć, jak to się robi. No i tak też robimy. Czasami to jestem ja, czasem starsi bracia. Jakoś to się udaje.
W polskich domach dziecka przebywa obecnie ponad 16 tysięcy dzieci, a każde z tych dzieci niesie własny, indywidualny bagaż traum, problemów i doznanych krzywd. Dzieciom tym trzeba pokazać, że istnieje świat inny od tego, który znają, że istnieje normalność. Ja bym chciał zostać piłkarzem, bo to jest moja pasja, granie w piłkę. Chciałbym mieć swoją restaurację, taką gdzieś, gdzie nie wiem gdzie dokładnie, ale gdzieś na pewno, taką fajną. Gdy dorosłem, chciałam być piłkarzem. Jak dorosłem, chciałam być bramkarzem. Dzieci, które nie znają swoich rodziców, marzą, by móc powiedzieć: mamo, tato, spełnijmy ich marzenia. Czuję się jak jedną rodziną, bo ja jestem bardzo szczęśliwy na przykład. Czuję, jakby chłopcy byli moimi prawdziwymi braciami: Daniel, Damian, Dawid. Myślę, że czujemy się jak jedna wielka rodzina i jestem z tym szczęśliwy. Wujek? No. A też wujek będzie mógł się pytać, czy jak jest w domu? No, oczywiście. Jak jest w domu? No dobrze. Choć nie jest usłane różami, daje poczucie szczęścia. Choć nieraz da w kość, rodzicielstwo zastępcze to misja warta podjęcia. Chciałam powiedzieć, że jest... Ciocię i wujka kocham. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zostać rodziną zastępczą, zadzwoń pod numer 83 344 7031 lub napisz do nas e-maila pieczazastępcza@mopsbp.wp.pl albo odwiedź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ulicy Piłsudskiego 24.